Ty kurde, flaku, najgorszy. Będziesz mnie torturował przed odcinkiem, jak chcę rozpocząć? Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie, aż powiem wam z radości, prawda, se z tego, jak to się nazywa. Obrót zrobię, o. Zostaw łapkę, mordo. I rozpoczynamy sobie tutaj, prawda, piękny odcinek. O kurczę, ile ekspa tu leży, prawda, jest noc. Witam wszystkich oczywiście serdecznie. Na samym początku możecie zostawić łapkę w górę, 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na, prawda, mój kanał tutaj z Palionowa. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny Supermanem w Minecraft, który po prostu zwalczy wszystko, nawet, o patrz, nawet ciebie zwalczy, patrz. On jeszcze sobie nie zdaje sprawy z tego, co go właśnie w tym momencie czeka. Uwaga, uwaga, odliczajmy, uwaga, 3, 2, o kurczę, ty ucieka. Uwaga, uwaga, czekajcie, 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 bo to trzeba tak wymierzyć perfekcyjnie. Tu i uwaga, odliczamy. 3, 2, 1. Dobranoc. Dobra, a nie, jeszcze nie umarł, ty. Wow, 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 mi się prawie wybuchł przed twarzą. Dobra, w każdym razie słuchajcie. W poprzednim odcinku uratowaliśmy, a w sumie to nawet staraliśmy się uratować po prostu moją siostrę, którą niby porwał świrus, ale tak naprawdę on jej nie porwał, tylko mnie zrobił w konia, co mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. W każdym razie przypadkowo odkryliśmy dom, który nie wiem czy jest, pisaliście mi tam, żebym wrócił, ponieważ tam jest ten strój od Thora i tak dalej, i tak dalej. Ja podejrzewam, że może to być w sumie baza świrusa, ponieważ akurat była tam, gdzie ta moja siostra niby miała być przetrzymywana obok w tej wiosce. Ja też pójdę do tej wioski, przeszukamy tą wioskę dzisiaj, żeby się dowiedzieć, czy może tam przypadkiem nie ma czegoś, co by wskazywało na to, że tamta wioska należy do świrusa, że świrus... Wow! Boże, jak się wystraszyłem! Jak mi creeper wywalił to w ogóle, ty! Mordo, ale ty, tu się tak nie wysadza, to nie, 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 tak być nie może, czekajcie, o nie, w ogóle braknie mi teraz tych. Czekajcie, jak to było? Z obliczeń mych wynika, że było tak... I było tak, i tu czarne jeszcze muszą być. No nie, no dlaczego na mnie strzelają wszyscy? O nie, przesadziłeś sobie teraz. Tu, patrz, mrożonka. O kurde, to nie mrożonka, czekajcie. Mrożonka jest na V. Kurczę, muszę cię załatwić. O. I kurde, oj, widzicie to? Ty możesz strzelać, jak jesteś zamrożony? To jest niemożliwe i nielogiczne tutaj. Dobra, przestańmy się palić. Lecimy szybko w Kimę, ponieważ w nocy nie będę podróżował, kurczę, jak tutaj tak sytuacja wygląda. Więc lecimy szybko w Kimę, żeby po prostu być jak najlepiej przygotowani, prawda, żeby być... żebyśmy byli wyspani przed podróżą, przed wielką podróżą i tak dalej. Dobra, w każdym razie słuchajcie, wielkimi krokami zbliżają się moje urodziny, ponieważ już 29 września będę miał urodziny. Dewik jest na serwerze. Więc nie pójdziemy spać niestety, bo myślałem, że se w Kimę pójdę, a on tutaj jest, więc w sumie to musimy się męczyć tą nocą ciemną i straszną. Tak się dziwiłem właśnie, dlaczego tak długo to trwa. Chyba że czekajcie, może załatwimy to w inny sposób. Ja wezmę sobie tabliczki i pójdę do Davesona i powiem i zaproponuję mu spanko. Czekajcie, gdzie jest Daveson? Musimy go tutaj znaleźć, bo on gdzieś tu powinien być, tylko za bardzo nie wiem gdzie. A wiem, jak go możemy znaleźć, łup. I teraz latamy sobie tu i szybko, łatwo znajdziemy, prawda, tego człowieka. Czekajcie, o tu jest, tu jest. On chyba odcinek nagrywa. Dobra, to nieważne, skoro nagrywa, o kurczę, skoro nagrywa odcinek, to nie będziemy przekazać. I tak już dzień wstaje, to w sumie nie ma to większego znaczenia, prawda, możemy już, prawda, rozpocząć tą wielką podróż. Dobra, słuchajcie, w każdym razie, oj, zanim w ogóle, to ja bym chciał najpierw polecieć jeszcze w jedne miejsce. Czekajcie, mi się to pomyliło już, mi się to ciągle zmienia i nie wiem, gdzie mam jakie przyciski. Polećmy tutaj w tą bazę świrusa, którą na początku podejrzewaliśmy, że to jest baza, w której on tutaj coś robi, ponieważ tutaj były te miejsca na stroje takie dziwne. Czekajcie, bo ja tutaj się... Wow, ale wpadłem jak śliwka w kompot, ty. Dobra, jesteśmy w tej bazie. Podejrzewałem na początku, że... Przestań się palić. Dlaczego się dalej palę?
Dobra, dzięki. Dobra, słuchajcie, to jest miejsce, w którym na początku podejrzewałem, że to będzie wielka baza Świrusa, w której on tutaj, prawda, chce przejąć jakiś strój Supermana i strój Spidermana. Nie wiem, o co chodzi, ponieważ widzieliśmy tak naprawdę strój Thora, Spidermana nie widziałem żadnego, więc tu by wychodziło na to, że jest więcej tych rzeczy, co jest ciekawą sytuacją dosyć. No ale w każdym razie to chyba nie jest do końca jego baza, to nie jest miejsce, w którym on mieszka. Wydaje mi się, że to będzie po prostu miejsce, w którym on najzwyczajniej w świecie będzie po prostu sobie tutaj, jakby to powiedzieć, zrobił sobie taki magazyn. O, tak by to, w ogóle tego się nie da otworzyć, więc to... Ej, jak tego się nie da otworzyć, to może tam coś jest ciekawego, ty. Ale dobra, to sprawdzimy kiedy indziej, bo nie mamy teraz na to czasu. Lecimy sobie do góry, o tutaj, tu, dobra, superancko. I teraz musimy wykonać porządny lot, prawda, w tamto miejsce, w którym wcześniej byliśmy, żeby odnaleźć moją siostrę, którą niby porwał Świrus, ale tak naprawdę on jej nie porwał. Co mnie... Nie mogę tego znieść, denerwuje mnie to, że on mnie tak oszukuje i że ja się za każdym razem nabieram. Już się kolejny raz... O kurde, fioletowa wyspa, ty. Taki to jest, no w sumie to widziałem, ale mało takich jest, no to fajne, tu możemy sobie zrobić fioletowe buty, ale w sumie mamy fajniejsze takie czerwone i to jeszcze supermanowe. Wow, wow, tu jest latanko, dobra. Czekajcie, bo się a nie, tutaj, widzicie, to jest, o to mi chodzi. Ej, on ma kolejną taką wyspę nad sobą w ogóle, ty. To jest, dobra, ale nic tu, tam jest kolejna. Jaki on jest bogaty w te fioletowe wyspy, ty, ich tutaj nie było tyle. Tam coś tu jest? Widzicie, jak jesteśmy tym Supermanem, to możemy bardzo fajnie szybko latać, oczywiście, tu tak to fajnie. Jakie tu jest miejscowy, jakie tu są miejscowy, ty. Ty. Wioska! Co to jest za budynek? Co to jest za budynek, ja się pytam. Takie budynki się nie respią w wioskach. Co to jest? Co to jest? Dlaczego tu są jakieś takie dziwne rzeczy? Dobra, halo? Okulary mają, ty. Czekajcie, a to co to robi? Aha, to jest jakiś... I tu mają pająki. Co ty gadasz, że tu... Oni tu hodują pająki. Ja nie chcę tego otwierać nawet, bo tu jest jakieś laboratorium, ty, odkryliśmy. Ja nie wiem, co się dzieje, ty, tutaj... To zwykły ty jesteś. A masz jakiegoś deala? Normalny deal, dobra. Nic nadzwyczajnego. Podlećmy sobie trochę wyżej. Zobaczmy, co tutaj... A to, co to? Ty, mamy... Jeszcze mamy ten. Ty, ale tutaj coś może być chyba, nie? Tu coś może być, mi się wydaje. Tu coś może być, jakaś... Jakaś skrzyneczka czy coś, może coś dostaniemy fajnego, ty, może jakiś, tu jest rozbity statek. Tu się pali w ogóle. Co to jest za miejsce w ogóle, ja się pytam. Napiszcie mi w komentarzu, co to jest za miejsce, ja w ogóle nie wiem, co to może być. Pierwszy raz takie coś widzę w ogóle w tym Minecrafcie. Tu nic nie ma pod tymi zapadniami. Dziwne to jest, naprawdę, najdziwniejsze miejsce, jakie znalazłem w Minecraft chyba. Naprawdę, nie widziałem tego nigdy w Minecraft. O kurczę, znowu coś tam podpaliłem, na szczęście to jest pustynia, więc tu za bardzo nie ma się co zapalić. Lećmy w sumie, może polećmy na tą, jak się to nazywa, piramidę. Ponieważ jak już ją widzimy, no to grzech by było na ją nie zahaczyć. Więc warto było, będzie tu zobaczyć, zobaczymy co nam tutaj zaoferują, prawda. Rozwalmy to. Tu w ogóle nic nie widać, to mi się też nie podoba, ale dobra, tu... O, dobra, i złote jabłuszko to też sobie, prawda, zapożyczymy. Klątwa uwiązania, no weźmy, może jakoś to wykorzystamy na tego Świrusa czy coś. Ale ogólnie to słaba, szczerze mówiąc. Myślałem, że tutaj znajdziemy coś od Świrusa, że to będzie jakaś baza, którą wykorzystuje Świrus. Okazuje się, że to jest po prostu zwykła piramida i chyba zwykła wioska, aczkolwiek to laboratorium mnie dziwi, ponieważ takich rzeczy w Minecrafcie nie ma najzwyczajniej w świecie. I dziwne jest to, że coś takiego się zrespiło. Zrespił albo ktoś, że coś takiego wybudował. Dobra, tu jest zwykła pustynia, tu nie ma za bardzo co zwiedzać. Świat mi się w ogóle nie wczytuje, taki szybki jestem. Dobra, wróćmy z powrotem do tego miejsca, gdzie... O, tutaj ta wioska. Tutaj w tym miejscu to było to miejsce, w którym on mnie nabrał, że tu moja siostra niby jest. I że on chce ją zabić, no ale tu jej nie było. Ja jestem za tym, żebyśmy przeszukali te wszystkie domki, ponieważ czuję, że... Tu akurat to może tak po prostu będę zaglądał, bo coś czuję, że tu coś może być, że ta wioska była na tyle blisko tamtego domku, który podejrzewam, że może być bazą Świrusa, że warto byłoby to sprawdzić, żeby wiedzieć, czy na pewno tutaj czegoś nie ma. No bo jeżeli zwalczymy tego Świrusa, to on już nas nie będzie nigdy nabierał na jakieś dziwne rzeczy, a on ewidentnie ma... Co? Dolrobro? Tu są takie znaki w Minecrafcie? Ja cię sunę, ty. Ja nawet nie wiedziałem, że tu są takie rzeczy. Wow, znowu pomyliłem sobie przyciski. Dobra, tu... Dobra, no tu chyba nic nie ma, chyba możemy lecieć na tamten domek, bo... No bo w sumie to, nie wiem, ta wioska wygląda normalnie, nic tu nadzwyczajnego nie ma, no ale to wygląda mega podejrzanie, naprawdę. Ponieważ czegoś takiego to, no nie wiem, to wygląda jakby było wybudowane przez kogoś, a nie takie stworzone. Więc wejdźmy i przeszukajmy to jeszcze raz, co tutaj mamy. Piec... Wow, nic tu nie ma w piecach, chyba nie ma, lećmy na górę. Bo tutaj na górze był ten strój Thora, no i jest dalej.
Ajajaj, to jest dla mnie zastanawiające. Wezmę sobie jedno siodło, bo może nam się przydać, jak konia znajdziemy, to i zbroję, i będziemy mieli wszystko już. No i tu nie ma nic takiego ciekawego, no... Nie wiem, wygląda to jakby było to opuszczone, czy nie wiem, co najmniej jakby było opuszczone. Zwykły stolik i oj, tu jest jakaś dźwignia. Dobra, coś tam jest, tylko weźmy pochodnię jakąś, bo ja mam, ciemno jest strasznie. Tutaj widzę, o. Co jest grane? Co to jest za miejsce? Dlaczego tu jest tyle łóżek? Co? Jak? Ten świrus jest powalony, on se skacze po tych wyrach chyba, ty. Tu se robi taki... No to jest ewidentnie clown. No i on... To jest niemożliwe, że my znajdujemy takie rzeczy w Minecrafcie. Takie rzeczy się nie respią normalnie. Przecież to jest nienormalne, co tu się dzieje, ty. Tu jest... Ej, tu jest jakaś dziura. Tam coś jest jeszcze. Dobra, czekajcie, pod wyrem to jest. Boże, boję się wchodzić tu w ogóle. Ale dobra, wejdźmy. Nie, nie, nie! Nie, tu jest kolejny! No co to są za pułapki, świrus, co ty robisz? Wysadziło jeden, jak to się nazywa, jeden statyw. Dwa wysadziło, tu był jeszcze jeden. I nie wiemy, co w nich było, teraz to jest najgorsze. Dobra, czekajcie, zamurujemy to jak najlepiej, żeby tu się nikt nie zorientował, że ktokolwiek był, ale chyba nam braknie. No, to ładnie. No, to jesteśmy w dupie. Dobra, co... O, założę tu. Strój 3, strój 2. Czyli tam był strój 1 i strój 4, na to wychodzi. Tylko o co chodzi z tymi strojami? Czyje to są stroje? Kto... Czyje to mają być stroje? Ja się pytam. To jest nienormalne. Dobra, podejdźmy tu do góry. Dobra. No, wyjdź. Dobra, wyszliśmy. Są tu jakieś stroje i ewidentnie wychodzi na to, że ten świrus chce znaleźć jakieś stroje. Domyślam się, że chodzi o mój strój Supermana. Ale to nie wszystko, ponieważ... No. Tu się nie da stąd wyjść. Jak ten świrus to przemyślał? No... Nie przemyślał tego, o dobra, udało nam się. To jest takie ciężkie w sumie do przejścia, dobra. Wyszliśmy stąd. Dziwne miejsce, dziwny dom świrusa. Bo podejrzewam, że to jest jego, no tylko on jest tak szalony, żeby robić takie powalone rzeczy. Nie wiem totalnie, co ma na celu to miejsce. Nie wiem totalnie, co ma na celu tam na dole te stroje. I nie wiem, dlaczego on chce tak bardzo przejąć te wszystkie nasze stroje. I w sumie i ten Tora, no ale ten Tora to w sumie to już ma, więc nie wiem, dlaczego w ogóle go nie ma na dole, tylko dalej sobie go trzyma w skrzynce. Dziwne to jest strasznie, nie wiem, nie chcę w to za bardzo chyba wnikać, aczkolwiek chyba powinienem, no bo w końcu ten świrus tutaj ewidentnie chce nam zrobić na złość i ewidentnie chce tutaj nam poprzeszkadzać, co mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. W każdym razie, w tym momencie będę kończył odcinek, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na... Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie rozwiążemy kolejny problem. Chociaż my w sumie nie mamy problemów, mamy w sumie taki jeden tylko problem, czyli tego świrusa, którego trzeba koniecznie zwalczyć. Widzimy się jutro o 19:19, trzymajcie się, na razie, pa pa.